Dęby, wiśnie i głogi zostały posadzone przy oczku wodnym przy ulicy Jana Pawła II. Zorganizowana przez Urząd Miejski akcja była kontynuacją działań zainicjowanych przez zmarłego w tym roku społecznika Edwarda Śpiewaka. Pan Edward Śpiewak, mieszkaniec Ustronia, taki nasz lokalny patriota, miał marzenie. Chciał, żeby w tym miejscu powstał piękny drzewostan, powstał piękny park na Ustroniu, który pozwoli na rekreację mieszkańcom Radomia, a przede wszystkim tej części miasta, czyli Ustronia. Oprócz władz miasta w sadzeniu drzewek uczestniczyła najbliższa rodzina pana Edwarda. Bardzo jesteśmy wzruszeni, bo tata zmarł składając kolejny wniosek do budżetu partycypacyjnego miasta i jest nam ogromnie miło, że miasto w ten sposób się zachowało. Jesteśmy wzruszeni tym, że pan prezydent był uprzejmy właśnie w tak piękny sposób wystąpić do mamy z tym listem zapraszającym nas, więc oczywiście wszyscy się tutaj stawiliśmy, żeby mam nadzieję, że tata jest tu gdzieś nad nami i patrzy. W najbliższym czasie przy oczku wodnym na Ustroniu zostanie posadzonych 40 drzew.